Cześć ludziska, Iron Way z tej strony. Widzowie, popełniłem błąd. Nagrywaliśmy odcinek, prosty odcinek, fajny, elegancki i się zepsuło. Wzięło się i się zepsuło. Staram się znaleźć Lecha, żeby mi wybaczył. Searching for Lech. Są przeprosinki, gdzie jest Lech? Z alkoholowy oczywiście. Lechu, nie, to nie, wybacz mi, proszę. Piwko to jest jak rosół. Proszę, wybacz mi. Ja już jedno wypiłem, nawet piwo musiałem sobie sam przynieść. Nie dość, że Lechu, odcinek. Wybaczysz mi. Idziemy zaraz z trzecim już pewnie piwkiem nagrywać odcinek. A wybaczysz mi. No zastanowię się. Nagrywaliśmy już ten odcinek dzisiaj raz, ale Karol go spieprzył, bo w drugą stronę mikrofon obrócił kierunkowy. Mamy sobotę, czyli pojutrze miną 2 tygodnie od czasu, jak odebrałem ten rower. Zrobił masę zamętu na social mediach, oczywiście go wiele osób porównuje tam do tej damki, multipli, jakichś żyraf, innych paskud. No mi się ten rower serio mega podoba, nie? No tutaj, no teraz kamera jest zamontowana statycznie, mamy 2 kadeksy tutaj. No dość śmieszna anegdotka jest taka, że jest obecnie, z tego co wiemy, 8 kadeksów w Polsce, z czego 3 znajdują się w MBC u Maćka, a 2 tutaj dzisiaj w Iron Resource mój i Bizona. W każdym razie, no mi ten rower po tych pierwszych 2 tygodniach nadal z dnia na dzień się coraz bardziej podoba. To samo, co mówiłem w tym odcinku z odbioru roweru, to, że on jest oryginalny, że jest inny, że jest ten karbon i tak dalej, no mega mi to siedzi, no ale chciałem tutaj powiedzieć o 3 rzeczach. Jeśli chodzi teraz o wygląd, to ja ten rower będę odrobinę zmieniał, ja to mówiłem już od początku, w sensie on będzie oklejany podobnie, jak był oklejany ten rower Blumiego, właśnie z tymi, on miał z tymi złotymi czy tam żółtymi elementami, u mnie będzie z czarnym. Najbardziej mi w tym rowerze przeszkadza, no teraz tego nie widać, jak jest tutaj na trenażerze, ale przeszkadza mi różnica w teksturze, różnica w patternie, gdzie na tylnym kole, na tym dysku kadeksowym jest ten karbon w tych takich prostokącikach, kwadracikach, a tutaj są te kreski, które same w sobie wyglądają dość dobrze, ale jak jedno jest obok drugiego, to mi się to gryzie optycznie. Rower będzie oklejony w całości w czarnym macie, z czerwonymi elementami dokładnie identycznymi, czy tam podobnymi jak to, co miał Blumi, ale dodatkowo z moim logotypem gdzieś tam tutaj Iron Way, a z podkreślonymi tymi logotypami kadeksa, prawdopodobnie dołożymy tutaj czy Iron Resort, czy Niedźwiedzią, czy Akademię Triathlonu, czy jakieś inne z tych moich okolicznych tutaj projektów w formie jakichś takich małych logotypów tutaj, które nie będą z daleka widoczne, ale będą stanowiły jakiś taki element na ramię. I to jest ten aspekt, powiedzmy, wizualny. Jeśli chodzi o design, o to, jak ten rower jest zaprojektowany, o ten widelec z przodu, o to, że nie ma tej górnej ramy, mi się to wszystko mega podoba. O funkcjonalnościach to nawet nie będę teraz już mówił, bo jeszcze przyjdzie na to czas. Za kilka miesięcy nagram taki odcinek, gdzie opowiem o tym bidonie, czy o kołach, jak już tego faktycznie więcej na ulicy poużywam. No to coś, co było totalnym szokiem i jest nadal totalnym szokiem. Ja w te, nie wiem, 12 dni zrobiłem już 8 albo 9 rowerów, z czego część po 2-2,5 godziny i praktycznie wszystkie te rowery zrobiłem w 99% leżąc na lemontce. No nie wiem, jak wy macie, ale ja na wszystkich wcześniejszych rowerach triatlonowych albo po zmianie pozycji, nie wiem, po zimie, jeżdżąc w zimie w różnych scenariuszach, musiałem się na ten nowy rower wjeździć. I to zawsze wymagało ode mnie dużo. Ja jestem, wiecie, jakoś słabo porozciągany, mam lordozę, tam masę innych jakichś dysfunkcji 40-latka z nadwagą. I za każdym razem to było jakieś wyzwanie, szczególnie na tym ostatnim moim speed koncepcie. W sensie jak Wojtek, Kutyła, Fitter, którego mega wszystkim polecam, jestem mega zadowolony. Tak jak wielu mnie gdzieś tam wyciągał, tu mnie spinało, musiałem się przyzwyczajać, nie wiem, jeździć. Mówię, w jaskini jeszcze. 5 minut lemontka, minuta w górnym, później 6, wydłużać to sobie i tak dalej, i tak dalej. A ja tutaj wróciłem z podróży. Byliśmy na gali PZ3 w weekend, w poniedziałek później Częstochowa, znaczy wróciliśmy do Poznania, później w poniedziałek Częstochowa, z Częstochowy Warszawa, z Warszawy Poznań. Po drodze jeszcze miałem kilka spotkań, masę jakiejś innej roboty, więc wróciłem naprawdę wykończony w ten wtorek o godzinie 21, tam nie wiem, 20 czy coś i wsiadłem na 1,5 godziny na rower, godziny w 100% na lemontce, nawet się na minutę nie podnosząc, czując się bardzo wygodnie, bez jakby zero dyskomfortu. No i to już był totalny szok. To szok! No Wojtek się śmieje, że ten rower jest pod to moje dysfunkcyjne ciało skonstruowane swoją jakby geometrią, jakby możliwościami fittingowymi, możliwością wysuwania lemontki, możliwością ustawiania tych padów i tak dalej, i tak dalej. No, ale nawet on się podobno nie spodziewał, że to będzie aż tak. No i faktycznie przez te ostatnie 2 tygodnie, jak powiedziałem, 99% czasu przejeździłem na tej lemontce. Automatycznie dostałem kosmicznego boosta pierwszy raz od 2-3 lat i chęci jakby do jeżdżenia na tym rowerze. Waty mi dość szybko wracają. No, zadania robiłem ostatnio jakieś minutówki czy 2 minutówki po 310 wat. No to 300 wat na rowerze triathlonowym w pozycji aero, to ja już nie widziałem od pewnie z dobrych 2 czy 3 lat. Rozjazdy, tak jak jeszcze niedawno jeździłem na szosie, no bo nie miałem przez te kilka ostatnich miesięcy triathlonowych
nowego roweru, odkąd sprzedałem Speed Concepta. No to jeździłem rozjazdy na szosie na poziomie tam 160 W i tak to różnie z tym było i tak się trochę jeszcze męczyłem. No tak teraz już jeżdżę rozjazdy po 185, 190, 195, nawet chyba wczoraj pojechałem. Chociaż dzisiaj już trochę mniej, bo zmęczony byłem tutaj tymi konsultacjami, bo jesteśmy w Iron Resource i te konsultacje MBC tutaj mamy od kilku dni. W każdym razie jakby te waty mi bardzo szybko wracają, nie? No pewnie będziemy czekał jakiś test FTP niedługo, no to się przekonamy, jak z tym FTP aktualnie jest. Także no to jest totalny szok dla Wojtka, dla mnie trochę też, no mega taka satysfakcja. Wiadomo, że jest pewnie też jakiś efekt placebo nowego roweru, podjarki, jakby tego wszystkiego, jak to tam powiedzmy mnie jara, nie? Ale to pierwsze wrażenie i to, jak ten rower jest na mnie konkretnie wygodny, jest totalny sztos. Ostatnia rzecz, o której chciałbym w tym kontekście powiedzieć, ja chyba mówiłem o tym w tym odcinku z odbioru roweru, ale no ja z pełną premedytacją na ten rower się też zdecydowałem. No mam z nimi współpracę, więc mam też jakiegoś tam deala pod Akademię Triathlonu czy pod Ironwaya, ale z pełną premedytacją pod kątem sociali decydowałem się na ten rower. No bo jak mówiłem, ja go kupiłem sam z rabatem jakimś tam znaczącym, ale kupiłem go sam. No więc to nie jest tak, że dostałem rower, czy mi jeszcze za niego coś zapłacili. Po prostu dostałem duży rabat, ale wiedziałem, czy spodziewałem się, że będzie robił gdzieś tam jakieś większe zasięgi na social mediach. Ze względu na to, jaki jest no, brzydki, że jest oryginalny, że jest ciekawy, że no jestem, nie wiem, pewnie jedną z pierwszych jakichś takich trochę bardziej medialnych osób w Polsce, jak na naszą niszę oczywiście, bo w porównaniu z kimkolwiek z influencer jady z mainstreamu, no to jestem nikim, nie? Ale jak na nasz triatlonik, no to jakoś tam jestem zasięgowy, więc wiedziałem, że to będzie się jakoś tam jadło, ale nie, nawet ja się nie spodziewałem, że aż tak, nie? No i rzeczywiście te rolki, te storki, te wpisy robią jakieś tam zasięgi i teraz dużo przez najbliższy czas tego kontentu o rowerze będę wypuszczał, no bo po prostu jest dużo ciekawych informacji, które da się tutaj pokazać, nie? W sensie ostatnio poleciała rolka o procesie zamawiania, że tutaj rower się zamawia osobno, osobno się zamawia te bebechy. Poleci teraz o walizce, no, którą pewnie przypuszczam już zobaczyliście. Poleci o tym zestawie narzędzi, zestawie tych dodatków i tak dalej. Dużo tu jest takich ciekawych, bardzo oryginalnych, jajcarsko. Ja tego nie biorę do ciebie, możecie sobie ja robić z tego roweru takie jak chcecie. Mało tego, my będziemy robili jakieś tam, nazwijmy to reklamy, tym rowerem z porównaniem mnie, tego mojego Bebzola do Blumenfelta i tak dalej, i tak dalej. I nie mam z tym żadnego problemu, możecie sobie to porównywać jak chcecie. No koniec końców to jest mój rower. No i jeszcze najważniejszy jakby aspekt tego wszystkiego jest. No jakby wszystko wskazuje, że ten rower jest szybki. Tylko, że no, na razie mamy problem z Maćkiem, z ocenieniem wiarygodności tych testów, ale wszystkie jakieś informacje wychodzą spod Gianta czy spod Cadexa, jakby wskazują, że ten rower jest szybki. To oczywiście nie to, że Blumi tylko na nim jeździ. Okaże się na wiosnę, czy później w wakacje, czy faktycznie jest szybki, ale jeśli ja na nim w kurniku, na tym pełnym Ironmanie, którego w końcu będę robił, pojadę szybko, no to pewnie będzie najlepsza reklama dla tego roweru. Tutaj jeden z zawodników MBC dzisiaj sobie na ten rower wsiadał. Podobne parametry. Usiadł po prostu tak, na niego się ustawił. Mówi, że dla niego mega wygodny, nie? Gdzie bez żadnego fittingu, bez niczego. W każdym razie, jeśli się okaże, ten rower ze względu na tą swoją wygodę i komfort pozwoli mi przez najbliższe 5-6 miesięcy sumiennie, systematycznie trenować i ukończyć te zawody w jakichś tam widełkach zamierzonych w miarę ludzką prędkością, w zdrowiu, nie wiem, w komforcie i tak dalej, no to już samo to w sobie jest zajebiste, nie? Więc mówię, mi się mega podoba, jest dla mnie mega wygodny, podoba mi się to, że robi taki szum na social mediach triatlonowych i mam nadzieję, że tego szumu będzie jeszcze znacznie więcej. No i jakby podsumowując, te pierwsze 2 tygodnie z tym rowerem, no to jeszcze no dużo już tych rowerów przerobiłem triatlonowych i w ogóle masę rowerów już przerobiłem. No wiadomo, nie znam się na tych aspektach technicznych i tak dalej, zawsze o tym mówię, bo nie interesuje mnie ten, nie chcę się nawet znać, nie? Nie mam na to głowy, wolę się znać na innych rzeczach, a tutaj ufać specjalistom, ale jakby, no jara mnie ten rower na maksa, nie? Jeszcze nigdy żaden rower aż tak mnie nie jarał, nawet jak jakieś rowery, nie wiem, dostawałem za darmo, czy prawie za darmo, no to ten, mimo że za niego zapłaciłem z rabatem nadal, ale kupę siana, to nawet nie zapłaciłem, bo mam go w leasingu tak naprawdę, więc to bank zapłacił, to jara mnie to na maksa, jestem pełen takiego pozytywnego nastawienia, mega dobrze mi się na ten rower patrzy, mega dobrze mi się patrzy na tą walizkę gigantyczną, którą już być może mieliście okazję widzieć, znaczy mieliście na pewno okazję widzieć, jak stoi u mnie w jaskini sportowej, no po prostu są same plusy tutaj jak dla mnie i nie ma żadnego minusa. Pamiętajcie o tym, że macie 10% rabatu na ramę, 20% rabatu na osprzęt w Giant Częstochowa na ten rower, na wszystkie inne rowery, czy to Shossy, czy MTB, czy inne na hasło Ironway też macie 10% rabatu. Ten kontakt przy konfigurowaniu roweru, zamawianiu i tak dalej był profesjonalny i dość dobrze to wszystko było zorganizowane. I co ważne, co jest istotne, a nie mówiłem o tym w odcinku odbioru, od momentu takiej decyzji, że zamówiliśmy ten rower, nie czekało się tutaj 5 miesięcy na jakiegoś kaniona, jak wielu z nas czekało, czy nie wiem, ja na Treka to rok czekałem w tych wariackich czasach covidowych, tylko tutaj od momentu decyzji, nie wiem, nawet chyba zaliczki nie musiałem zapłacić, ale od jakby zamówienia
do momentu, jak rower był złożony, to były może 2 tygodnie, czy nawet niecałe 2 tygodnie, no jakoś tak, nie? Ten rząd wielkości, więc da się ten rower złożyć też dość szybko, nie? Co raczej nie jest wcale takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Dzięki bardzo, że obejrzeliście do końca. Pokomentujcie dalej, dlaczego uważacie, że ten rower jest taki paskudny i brzydki. Trzymajcie kciuki za to, żeby mi się nadal na nim dobrze jeździło. Będę wdzięczny, jeśli będziecie komentować, będziecie robić jakby cokolwiek pod te zasięgi, no bo to rzeczywiście dodaje takiej motywacji. No jako, że nie ma z tego siana, no to chociażby będzie więcej odsłon, więcej ludzi to obejrzy, gdzieś tam algorytm większej ilości ludzi to zasugeruje i tak dalej, nie? I to jest jedyne, co jest w stanie takiej osoby początkujące, czy próbujące rozwijać niszowe kanały na YouTubie, jest w stanie motywować. Więc jeśli zależy Wam na tym, żeby ja rozwijał ten kanał, no to będę wdzięczny, jeśli chociażby w taki sposób będziecie w stanie pomóc. Dzięki bardzo jeszcze raz, że obejrzyliście do końca. Pozdrowionka i do zobaczenia.